dobra, czyli cześć, witam ponownie, nie wiem co mnie czeka, jakimi autkami będę jeździł, czy będę w ogóle to nagrywał. Bo tak jak mówiłem, chcę nagrywać po prostu po jednym odcinku, jak jakieś nowe auto będę miał. Ale nie wiem co mnie tu czeka. Zaraz, czy ja tu już tego nie przechodziłem? A nie, no nie, na pewno nie. Ale... Spin samochodu, DC z lat 70. No dobra, sprawdźmy co tu mamy. BMW, Ford Capri, Ford Escort. O cholera. Nie ma żadnego z tych aut. Muszę coś kupić. Dobra, muszę iść do dealera coś kupić. No kurde, nie wiem, jeden i drugi jest dobry. BMW 236 km, 251 kW. Ford Capri ma więcej. Jest o wiele silniejszy. Kurde, ale ten w ogóle odpadał, a tym sobie nie dawałem rady. A ja na tym kurde niskim ustawieniu trudności gram. BMW mi się podoba. Bierzemy BMW. No dobrze, decyzja podjęta. Teraz wam pokażę jakie autko wybrałem. Spin samochodów TC z lat 70. No właśnie, wybrałem BMW. Ten jest silniejszy. Proszę, 50 kW jest silniejszy w Ford Capri. Ale no kurde, jakoś mi tak fizyka jazdy nie pasowała, a może sentyment trochę. Oj, skoro w ogóle odchodzi, bo tutaj w ogóle nie szło mi jeżdżenie, już kiedyś próbowałem. No i chyba je kupiłem obydwa. Ale chyba zostanę przy BMW, wiecie? Proszę, prezentować się ładnie prezentuje. Może to jest sentyment do nazwy. W każdym razie już nie ma co kombinować. Jedziemy. Chociaż tak jak mówię, Capri jest silniejszy, tutaj jest lepsze na przyspieszenie. Ale nie ma co. Jak zwykle początkujący, bo chcę skończyć ten pierwszy etap tutaj kariery jako początkujący. Dobra, następna sesja kwalifikacji. Nie, my już jedziemy do wyścigu. Tak jak zwykle, proszę. Jest mało wózków. Wolę jako ostatni. Jest ciekawy. Nie lubię prowadzić. Ale mi się udaje. No fajnie. No, bardzo fajnie. Lubimy to oko. Ale to nie znaczy, żebym czekał ładnie, grzecznie w kolejce. Musimy być trochę niegrzeczni. Spokojnie, tylko spokojnie, Wojtas. Kurde, się na początku rozbijasz i na dobre ci to nie wychodzi na ogół. Aha, kto to mówi o spokojności, proszę bardzo. Już zaczynamy wyścig. Kurde, no. Zapatrzyłem się w tyły samochodowy. A, no nic. O, za szybko jedziemy, ten brzydki zakręt. Ten brzydki zakręt, gdzie przy hamowaniu lubię wyrzucać. No proszę, już gra mnie pokalała. Lekki skręt kierownicą już mnie nie ma. No ładnie. Zamiast się popisywać, jakim to już jestem dobrym kierowcą, to proszę. O, co ja robię? O cholera. Za mało poćwiczyłem na tym aucie, a to jednak są moce. Mi się wydawało, że już jest dobrze. Do tego, że tak powiem, zaczęły się schody. Dobra. Bo tu wujka mi tam ucieka, już mi ginie. To pierwsza wujka.
To raczej nie można wyprzedzać. A ty szykana. Ale teraz już owszem. Gdzie? Gdzie? Bardzo nie lubię tutaj tego zakrętu, który był przed chwilą. Obojętnie jaki samochodem bym nie jeździł, to tam miałem zawsze problem. No i gdzie mi tu zajeżdżasz? A ty gnajko ty. Zapamiętam to sobie. Ale mnie zablokowały, no. Nie da się, mój czas nie nadszedł jeszcze w tym wyścigu. Aha! Ja patrzę na tą dwójkę, jak zwykle któryś tam korzysta. Ale to jest mój zakręt. Wcześniej zacząłem hamować. Dawaj, Wojtek, dawaj. Jest okazja, trzeba. Ta brzydka dwójka teraz to będzie. Za późno skręciłem koła. Auto chyba dobre wybrałem. Jak zwykle przy takich mocach troszeczkę jest narobiste, no. A tu zapewne to są moje ślady tu, bo kogo innego mogłem być, ta guma. Za mocno przehamowałem, co ja odpierwszam. Już ich słyszę, już mam któregoś mechanika. Wcześniej hamowanie tutaj na tej jedynce, a następnie jedynce, owszem. Ajejejejej. Nie mogę tak przycinać, bo złapię trawę i koniec.
bardzo asekurancko jeździmy, no ale, ale przynajmniej skutecznie, nie? No proszę, może to nie jest takie efektowne, ale tak troszkę asekurancko, trochę tak spokojniej. Można, a nie, że wypadam, wracam, wypadam, wracam. Kurde, można. Zobaczymy, jak inni jeszcze jadą. Zmienimy. To jest mój wózek, to ja. Już nie zobaczymy innych, dobra. No fajnie. To będzie na tyle, bo miałem każdym jednym autkiem pokazywać po prostu tylko. A dwie BMW-ki są. Jednak te eskorty, kurde, no eskorty są ostre, ale no nie mogłem jakoś ostatnio opanować. Może kwestia ustawień, ale jest dobrze tym. Dobra, następne zawody będą tu. Ale to za chwilę, tutaj to kończymy, bo tylko nie będę wszystkich zawodów pokazywał, tylko poszczególne autka. Dobra, na razie, do miłego. Do zobaczenia w następnej kabinie, w następnym samochodzie.